przygotuję dzisiaj smaczną, prostą do wykonania swojską potrawę, a będzie to kasza gryczana z sosem grzybowym. A zatem będziemy potrzebować kaszę gryczaną. Ja tutaj mam akurat prażoną, ona jest taka bardziej zdecydowana w smaku. Będą potrzebne oczywiście grzybki. Ja mam już namoczone 3 garście grzybów leśnych. Wykorzystamy także 2 średniej wielkości cebule pokrojone w kosteczkę. Będzie potrzebna również śmietana. Ja tutaj mam całe opakowanie 400-gramowe śmietany 18-procentowej. Będzie potrzebna natka pietruszki. Z przypraw wykorzystamy świeżo zmielony pieprz, sól i łyżkę majeranku. Będziemy podsmażać cebulkę i grzyby na maśle. Zaczynam od ugotowania kaszy gryczanej. Do wrzącej osolonej wody wrzucam dwa woreczki kaszy gryczanej. Będę gotowała około 15 minut, oczywiście przykrywam. Jednocześnie wstawiam na gaz grzyby. Gotuję w tej samej wodzie, w której moczyły się od wczoraj i będę również gotowała tak około 15 minut. Minęło 15 minut, kasza ugotowana, grzyby podgotowane, a zatem wyłączam gaz i pozostawiam grzybki do przestygnięcia. Grzybki stygną, a ja w międzyczasie przysiekam natkę pietruszki. Grzybki przystygły, a zatem za moment pokroję je na mniejsze części. Oczywiście wywar z gotowania grzybów wykorzystam do sosu, ponieważ jest w nim wszystko, co najcenniejsze. Większe grzyby kroję tak na 4 części. Na rozgrzane masło wrzucam cebulkę. Odrobinę posolę i podsmażę do zeszklenia. Cebulkę mam już zeszkloną, dorzucam grzybki i będę podsmażała około 10 minut. Grzybki mam już ładnie podsmażone, przepięknie pachną. Teraz dodam porcję majeranku. Rozetrę w dłoniach, wtedy szybciej uwolni swój zapach. Jeszcze dodam odrobinę. Wlewam porcję wywaru, to tak mniej więcej około szklanki. To już będzie dosyć. Wszystko przemieszam i będę podduszała jeszcze około 5 minut. Prawie teraz sos śmietaną, dodaję porcję z patelni do śmietany, żeby nam się nie zważyła i dodaję śmietanę na patelnię. Rozmieszam. I za moment przyprawię i będę jeszcze podgotowywała tak około 3 minut. Sosik już zaczyna przepięknie wyglądać, cudownie również pachnie. I teraz porcja świeżo zmielonego pieprzu i 2 solidne szczypty soli. I tak jak powiedziałam, 2-3 minutki. Sos mam już prawie gotowy. Jeszcze odrobina natki pietruszki. I podaję danie do stołu. Pyszne danie jest już gotowe. Jak widzieliście, nie trwało to zbyt długo czasu. Danie nie jest skomplikowane do przygotowania. Jeszcze odrobinę zielonej natki pietruszki na wierzch. Jest to potrawa bardzo popularna na Kujawach. Ja dostałam ten przepis od rodowitego
kujawianina i postanowiłam dzisiaj Państwu pokazać właśnie, jak przyrządzić taką doskonałą potrawę. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.